RSS to temat, który spędza sens powiek wielu początkującym podcasterom. Natomiast temat, który wcale nie musi być tak bardzo skomplikowany. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami swoimi materiałami szkoleniowymi. Jak wiecie, prowadzę również kursy, szkolenia, jak zrobić podcast. I mam również dostępny kurs online, podcast od A do Z 21 dni. Ten kurs dostępny jest na mojej stronie, jak zrobić podcast, i fragment tego kursu chciałem Wam dzisiaj udostępnić. Fragment, w którym wyjaśniam, co to jest plik RSS, dlaczego wcale nie trzeba się go bać. Co to w ogóle jest RSS, do czego służy, z czym to się je, jak go zrobić? Zaczniemy może od trochę innej strony. Czy byłeś kiedykolwiek w urzędzie? Na pewno byłeś kiedykolwiek w urzędzie, chociażby po dowód osobisty. No właśnie, wchodzimy do urzędu i pierwsze co widzimy, to pomijając oczywiście kolejki do poszczególnych pokoi, to tablicę informacyjną albo punkt informacyjny. Podchodzimy do tablicy informacyjnej i widzimy, że w pokoju numer 1 można wziąć ślub. W pokoju numer 2 można wziąć rozwód, w pokoju numer 3 można załatwić dowód osobisty, w pokoju numer 4 zarejestrować firmę, w pokoju numer 5 załatwić coś innego. I ta tablica informacyjna to jest nasz plik RSS. Plik RSS to jest nic innego jak po prostu plik zawierający informacje o odcinkach naszego podcastu. Plik RSS to jest miejsce, w którym są informacje o tym, jaki jest tytuł naszego odcinka, jaki jest obrazek, grafika naszego odcinka, jaki jest opis naszego odcinka, jaki jest adres pliku MP3. Czyli porównując do tablicy informacyjnej w urzędzie, nasz plik MP3 ma numer pokoju, sprawę, jaką można w danym pokoju załatwić, miejsce, gdzie ten pokój się znajduje, czyli pierwsze piętro, drugie piętro, parter, korytarz po lewej, korytarz po prawej. I w przypadku, jeżeli nie będzie to urząd, tylko na przykład jakiś biurowiec, często jest jeszcze logo firmy. Te informacje właśnie zawarte są w pliku RSS. Usłyszałem niedawno pytanie, czy plik RSS jest jeden dla podcastu, czy dla każdego odcinka osobno. Plik RSS to jest tablica informacyjna. Nie mamy osobnej tablicy informacyjnej dla każdej firmy, w żadnym biurowcu, w żadnym urzędzie. Plik RSS to jest plik informacyjny o naszym cyklu, o naszej audycji, o naszym programie. Zawiera on informacje o wszystkich odcinkach, tak samo jak w urzędzie zawiera informacje o wszystkich pokojach. Tak więc plik RSS jest jeden. Powiem więcej, plik RSS powinien być jeden zawsze taki sam. Zawsze, bez względu na to, gdzie jest nasza strona, czy publikujemy w jakimś serwisie Libsyn, czy na Amazonie, czy umieszczamy pliki na naszym serwerze, zawsze plik RSS powinien być dokładnie taki sam. Plik RSS to jest tak naprawdę łącznik pomiędzy naszym podcastem a wszystkimi stronami internetowymi, wszystkimi programami, które ten podcast będą odczytywały. W momencie, jeżeli zmienimy plik RSS, to będziemy musieli powiadomić wszystkich tych klientów, a nie mamy ich danych, że taki plik się zmienił. A więc plik RSS to jest po prostu nasza tablica informacyjna. Tablica informacyjna zawsze powinna być w tym samym miejscu, i zawsze powinna być w taki sam sposób dostępna dla naszych słuchaczy. W jaki sposób stworzyć plik RSS? W momencie, jeżeli korzystasz na przykład z WordPressa zarejestrowanego w serwisie WordPress.com, czy też ewentualnie WordPressa zainstalowanego na swoim własnym serwerze, to plik RSS masz już gotowy. Jeżeli korzystasz z jakiegoś innego gotowego systemu do blogów, najprawdopodobniej plik RSS masz już gotowy. W momencie, jeżeli strony internetowe są pisane na zamówienie, na Twoje zlecenie i nie był wykorzystywany żaden z szablonów, żaden z gotowych systemów, tak zwanych CMS, do tworzenia tej strony internetowej, no to tutaj być może pojawi się problem i być może taki plik RSS trzeba będzie stworzyć. No ale pytanie, ilu z nas ma takie strony internetowe? Zdecydowana większość użytkowników po prostu korzysta z gotowych systemów CMS, czyli z tych podstawowych takich systemów do tworzenia stron internetowych, ponieważ jest to dużo szybsze, dużo wygodniejsze, dużo łatwiejsze w obsłudze. Praktycznie wszystkie z nich mają pliki RSS już gotowe, tak więc wystarczy je po prostu odpowiednio ustawić, żeby podcast był w odpowiedni sposób widoczny i żeby były tam tylko i wyłącznie nagrania naszego odcinka, a nie artykuły na blogu, a nie strona kontaktowa, a nie
jeszcze inne informacje. Ponieważ najpopularniejszym systemem blogowym jest WordPress, powiem na przykładzie WordPressa, w jaki sposób skonfigurować nasz podcast. Właściwie jak przygotować WordPressa, żeby obsługiwał nasz podcast. Tutaj potrzebna jest jakaś wtyczka, jakiś dodatek do WordPressa, który ten podcast nam prawidłowo obsłuży. Natomiast tak naprawdę poza tym, poza jednym jakimś elementem do skonfigurowania, całą resztę już mamy. Co jest w takim pliku RSS? Dokładnie jakie informacje się tam znajdują? Po pierwsze jest tytuł Twojego podcastu, całego cyklu. W moim przypadku to będzie Mój Mały Wielki Biznes albo Porozmawiajmy o podcastach. W pliku RSS jest również opis Twojego podcastu, opis całego cyklu, opis tego, o czym tak naprawdę cała Twoja audycja jest. W pliku RSS jest również grafika. Kwadrat sugerowany, dosyć duży, w dosyć dużych wymiarach, 3000 na 3000 pikseli, o tym jeszcze powiemy. I to jest grafika główna podcastu, wyświetlana na przykład w iTunes, wyświetlana na przykład w programach do odtwarzania podcastu, wyświetlana na niektórych stronach internetowych, w katalogach podcastów. Taką grafikę powinniśmy mieć. O takiej grafice już wspominałem na początku kursu. Adres internetowy takiej grafiki, miejsce, z którego można ją pobrać, również znajduje się w pliku RSS. Oprócz tego są tam takie informacje jak kategoryzacja, czyli informacje, do jakiej kategorii Twój podcast należy, informacje o tym, jak często jest aktualizowany, informacje o tym, czy są jakieś ograniczenia wiekowe, jeżeli chodzi o Twój podcast, czy są w nim przekleństwa, czy są w nim treści, które nie są przeznaczone dla dzieci i muszą być one limitowane. Czy są tam informacje, w jaki sposób ograniczone jakimiś innymi przepisami, prawami. Jest informacja o Tobie, o autorze. Jest informacja z adresem mail, można tam znaleźć również adres mailowy, najczęściej wykorzystywany po prostu do kontaktów przez katalogi wyszukiwarki podcastów. Jest również jakiś dodatkowy komentarz, często jest to informacja o prawach autorskich, gdzie szukać informacji o prawach autorskich, albo na jakiej licencji taki podcast jest udostępniany. No i oczywiście są informacje o poszczególnych odcinkach. Co znajduje się w odcinku? No również tytuł, również opis, również grafika odcinka. Każdy odcinek może mieć swoją grafikę i ewentualnie, jeżeli jest to wymagane, jeżeli nasz dodatek, nasz plugin do WordPressa potrafi takie rzeczy. Czasami są jeszcze linki do poszczególnych katalogów, w których nasz podcast się znajduje. No i oczywiście najważniejsza rzecz. Adres pliku MP3 do odsłuchania. Czy te wszystkie informacje muszę osobno konfigurować? W większości przypadków wystarczy skonfigurować to wszystko raz. Pokażę Ci, w jaki sposób to zrobić i będziemy ustawiać te informacje wyłącznie raz. Potem oczywiście, publikując pojedyncze odcinki, będziemy musieli część tych informacji uzupełnić dla każdego odcinka osobno, natomiast większość tych informacji to naprawdę będzie wprowadzona raz. Przez najbliższe dni zajmiemy się właśnie przygotowaniem WordPressa, właśnie opracowaniem stron internetowych w taki sposób, żeby nasz podcast działał prawidłowo, żeby RSS działał prawidłowo, żeby katalogi miały skąd pobrać te informacje, i żeby również mogły prawidłowo wyświetlać zarówno opis, jak i odtwarzać nasze pliki. No właśnie, katalogi. W jaki sposób działają w ogóle katalogi podcastów? W bardzo podobny sposób jak katalogi stron internetowych. Katalogi podcastów bazują właśnie na naszym pliku RSS, czyli pobierają informacje z naszego pliku RSS o tym, jakie odcinki do tej pory opublikowaliśmy, jaki jest w ogóle tytuł całego cyklu, jaki jest jego opis, gdzie są te pliki, skąd je można pobrać, jakie można odtworzyć. Te informacje są odpowiednio przygotowywane, w odpowiedni sposób wyświetlane naszym klientom. Tak więc przygotuj się, w najbliższych dniach zajmiemy się stronami internetowymi i przygotowaniem ich właśnie tak, żeby te pliki RSS działały. Natomiast samego pliku RSS na pewno nie ma co się bać. W zdecydowanej większości przypadków ten plik po prostu już jest, czeka aż go ustawisz odpowiednio i użyjesz. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam oczywiście serdecznie na stronę jakzrobićpodcast.pl. Zapraszam również do subskrybowania kanału na YouTubie. Co tydzień staram się publikować nowe filmy, w których rozwiązuję nowe problemy, z jakimi mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie.